Opowiadanie pod tytułem Wiedźma ze wsi Leszyna. Mężczyzna siedział w wioskowej karczmie. W sumie to najpierw powstała tu karczma, dopiero później, niczym grzyb, zaczęła formować się wieś obok. Drwale, rybacy, pszczelarze, wszyscy wystawiali swoje towary w pobliżu traktu. Biznes się kręcił, to i wieś urosła. Ostatni raz jadł w tej karczmie jakieś 30 lat temu. Młody podrostek, który wtedy mu usługiwał, był teraz dorosłym właścicielem karczmy. Mężczyzna poznał go mimo upływu czasu. Przyjezdny? Nie zmienił się wiele. Jego ogolona na gładko czaszka poznaczona była szpecącymi bliznami, nachodzącymi na twarz o dosyć ponurym wyrazie. Oczy mężczyzna miał ciemne jak węgle. Na ławie, obok spożywanego właśnie posiłku i kufla piwa, leżały dwa miecze. Oba były wyśmienitej jakości i lśniły chłodnym blaskiem w świetle porannego słońca wpadającego przez otwarte okno karczmy. Za oknem słychać było krzyki kupców, kobiet i rozbawionych dzieci, które goniły kaczki. Mężczyzna jednym haustem opróżnił potężny kufel, po czym skinął na karczmarza. Doleję jeszcze, powiedział karczmarz, zgięty w pół. Mężczyzna w czarnej skórzanej zbroi skinął lekko głową w odpowiedzi. Podsumujcie mnie przy okazji, dodał wiedźmin. Karczmarz był wyraźnie zaskoczony. O nie, panie wiedźmin, ojciec kazał, żeby pana zawsze gościć na nasz koszt. Doprawdy, zapytał mężczyzna wyraźnie zaskoczony. Poznałem was, panie, jak tylko weszliście. Gdybyście tego Leszego lata temu nie ubili, to tu nic by nie było. Ani nas, ani wsi. Panie wiedźmin, nic nam nie jesteście winni. Zostańcie ile chcecie, na nasz koszt, powiedział karczmarz, umiatając dziwnie opustoszałą karczmę. Mężczyzna wiedział, że od kiedy tu wszedł, miejscowi bardzo szybko opuścili przybytek i pluli przez ramię, patrząc w jego stronę. Jego obecność w tym miejscu na pewno zysków karczmarzowi nie przyniesie. Uśmiechnął się krzywo i odpowiedział. Dobry z ciebie człowiek, gospodarzu, ale ja w drodze jestem. Więc jak tylko koń odpocznie, to dalej ruszę. Polej więc jeszcze, jeśli łaska. Karczmarz skinął głową i odszedł. Po chwili na jego ławie postawiono kufel wyśmienitego miejscowego piwa. Czas płynął leniwie. Co chwila młoda karczmarka donosiła kufel piwa albo zimne przekąski. Leif był pewien, że o konia też zadbają. Wieś nazwano Leszyna, po Leszyn, którego zabił wiele lat temu i który to zostawił na jego twarzy szpecący blizny. I tak miał dużo szczęścia. Oka nie stracił, bo miejscowa dzielarka bardzo sprawnie go opatrzyła. Z zamyślenia wyrwały go okrzyki i gwizdy za oknem. Wyjrzał przez nie, zaciekawiony. Dwóch mężczyzn ciągnęło jakąś osobę w łachmanach. Chyba kobietę, sądząc po jej krzykach. Ludzie obrzucali pochwyconą wyzwiskami i kamieniami. Wiedźma! Dało się słyszeć. Na stos z nią! Karczmarz aż kufel upuścił, patrząc na rozgrywającą się za oknem scenę. Podbiegł do wiedźmi. Ratujcie ją, panie. Co? Człowieku, ja wiedźmami się nie zajmuję, odparł wiedźmin. Karczmarz zacinał dłonie na trzymanej szmacie. Błagam, podejdźcie chociaż tam, to zrozumiecie, dlaczego trzeba pomóc. Czarne oczy wiedźmina zwróciły się w stronę przejętej twarzy karczmarza. Ten nie spuścił wzroku. Wyglądał tak samo jak 30 lat temu, kiedy prosił wraz z ojcem i dziadem o pomoc z Leszem. Błagam, zapłacę. 40 koron, powiedział wiedźmin, licząc, że jego gospodarz odmówi. Dostaniecie, odparł karczmarz bez namysłu, ale nie pozwólcie jej zabić. Westchnął wiedźmin, przerzucając pas z mieczami przez plecy. Chodźmy, pani, bo ją zabiją, powiedział niecierpliwie karczmarz czekający tuż przy drzwiach wyjściowych. Ruszyli obaj w stronę zebranego tłumu. Ludzie wrzeszczeli jeden przez drugiego. Karczmarz też krzyczał, by ich przepuścić,
Ale nic to nie dało. Nie mogli dostać się do pojmanej kobiety. Leif nie lubił tłumów, a w momencie, gdy jeden z miejscowych osiłków nieopatrznie potrącił go, przez co ten wylał co nieco piwa, nie wytrzymał. Potężna pięść wiedźmia trafiła prosto w brzuch chłopa, który zgiął się w pół z głośnym sapnięciem. Jego towarzysze rzucili się na Leifa. Ten, nie wypuszczając kufla z dłoni, obtłukł ich tak solidnie, że nagle przestano znęcać się nad kobietą, a zwrócono uwagę na niego i kulących się u jego stóp miejscowych chłopów. Edgar, korzystając z sytuacji, wykrzyknął na całe gardło. Nająłem wiedźmina! Ono sądzi, czy to wiedźma! Powiedział, wypinając karczmarz dumnie pierś i biorąc ręce pod boki. Tłum zaszumiał niespokojnie, ale widząc ubite twarze miejscowych osiłków, rozstąpił się, dając im porę odejść w stronę skulonej na ziemi postaci omotanej w brudne szmaty. Leif z wyjątkowo niewzruszoną miną wychylił piwo z kufla i odrzucił puste naczynie. Popatrzył na leżący na ziemi kołtun szmat i włosów. Który mówi, że to wiedźma? Zapytał, patrząc świdrująco po ludziach. Tłum cofnął się jakieś dobre 3 kroki. Zapadła cisza, jakby makiem zasiał. Ja! Odezwał się mężczyzna. W wieku, występując do przodu. Miał spowatą twarz i wyjątkowo nieprzyjemny uśmiech. Sądząc po postawie, był wojskowy. Ocenił szybko wiedźmin. A w wojsku uczą, jak wiedźmy rozpoznawać, czy jak mieczem robić? Zapytał, patrząc wprost w błękitne oczy byłego żołdaka. Tamten tylko splunął pogardliwie w stronę zwiniętej kobiety. Solin, dajże spokój, to nasza babka zielarka, wtrącił się nagle karczmarz. Starowinka, naszym od lat pomaga, no prawda ludzie? Nikt mu jednak nie odpowiedział. Mężczyzna aż pokraśniał na twarzy ze wściekłości. Jego gruby palec wskazał na krągłą babę o zawziętej twarzy. Greta! Rzucił oskarżycielsko. No ładnie się zachowujesz. Babka 5 dzieci ci na ten świat sprowadziła. Każde całe i zdrowe. A ty co? Baba otworzyła usta jak ryba wyrzucona na brzeg. Spłonęła czerwienią i widocznie spokorniała, a trzymany kamień upuściła na ziemię. Karczmarz jednak nie odpuszczał. Ty, Miruch! Wskazał na chłopa spośród tłumu. A jak krowy ci pochorowały, to do kogo po pomoc biegłeś? A teraz kijem okładasz? Wskazał na solidny badyl trzymany przez mężczyznę. Ludzie wyraźnie się uspokoili, gdy karczmarz wytykał im ich dwulicowość. Odstąpili od kobiety. Niektórzy zaczęli nawet odchodzić. Wzburzony tym żołdak wymierzył solidnego kupniaka leżącej. Tak krzyknęła z bólu, wyraźnie młodym głosem. Głupcy! Wrzasnął. Starucha, mówisz, Edgar? No to patrz na to! Mężczyzna przyklęknął przy ciele i pociągnął kobietę za włosy. Jęknęła. Morsana ubita twarz młodej półelfki została wystawiona na widok zebranych. Tłum zawrzał. Mężczyzna, wyraźnie dumny z siebie, wstał i kontynuował. Pewnie starą zabiła, a teraz ubrała się w jej szmaty i truć nas chciała. Nie znam się na wiedźmach, mutancie, ale na tym, co takie długouche potwory robią dobrym ludziom, a i owszem. Leif westchnął. Najpierw mówisz, że wiedźma. Teraz, że elfi szpieg i truciciel. Ale jak sam wiesz, pierwsze słowo ważniejsze od drugiego. Skoro to wiedźma, to ja się nią zajmę, a nie ty. Odpowiedział wiedźmin. Mężczyzna skrzywił się niezadowolony. Masz czas do wieczora, wiedźminie. Wysteczał w końcu. Albo ją spalimy, albo powiesimy. Chcesz, to wybierz metodę. Ona i tak nic nie powie. Prawda? Powiedział mężczyzna, patrząc w migdałowe oczy półelfki. Wiedźmin zignorował jego słowa i podszedł do oskarżonej, pomógł jej stać z ziemi. Resztki łachmanów spadły z niej, gdy był wojskowy szarpnął za nim mocno. Tłum aż westchnął. Pod łachmanami kryła się szczupła młoda dziewczyna. Jej jasne ciało znaczyło liczne blizny. Edgar szybko zarzucił swoją kapotę i okrył dziewczynę. Patrzcie ludzie,
Skórę zrzuciła poczwara. Zaśmiał się drwiąco łowczy, wskazując na łuszczącą się skórę na jej twarzy i rękach. Widać, miałam rację, wiedźminie. To wiedźma. Każda by tak chciała odmłodnieć w jeden dzień. Co nie baby? Okrzyki znowu się nasiliły. Niech spłonie! Krzyknął ktoś z tłumu. Stos, stos! Podjął żołdak, a ludzie chętnie mu wtórowali. Wiedźmin podniósł dłoń. Po chwili krzyki ucichły. Przygotujcie drewno. Zarządził, po czym złapał dziewczynę za barki i zaczął ją prowadzić w stronę karczmy. Rozentuzjazmowany tłum porwał wrzeszczącego coś Sorena w poszukiwaniu opału. Milcz, powiedział Leif, gdy wyraźnie strapiony karczmarz, który szedł obok niego, chciał wtrącić kilka słów. Wypierdalać wszyscy, wrzasnął wiedźmin do pijanych gości karczmarza, gdy dotarli na miejsce. Po chwili siedzieli w trójkę w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym. Wiedźmin związał dziewczynie ręce za plecami i posadził na stołku. Kobieta niewątpliwie była półelfką. Była młoda, całkiem ładna, nie licząc obciętych końcówek uszu, sporej ilości blizn, w tym także na policzku. Podszedł do niej i dotknął płata skóry schodzącego z jej czoła. Powąchał. Kurze białko, postarzałaś się tak? No dobrze, będziesz mówiła, co tu się odpierdala, albo odprowadzę cię do wieśniaków na stos. Jasne? Panie wiedźmin, zaczął nieśmiało karczmarz, ale Leif uciszył go gestem. Albo jest w stanie sama się obronić przed zarzutami, albo zginie. Więc mów, dziewczyno. Dziewczyna podniosła zielone oczy na wiedźmina. Nie znalazła w nich oparcia. Opuściła głowę i zaczęła mówić. Ida, miejscowa zielarka, zmarła niecały rok temu. Starości. Kilka miesięcy wcześniej znalazła mnie w lesie, jak ukrywałam się przed objawami wrogości rasowej. Zaopiekowała się mną i nauczyła kilku rzeczy. Ja sama w rodzinnej wiosce też pomagałam ziołami. O tym, że ją zastępuje, wiedział tylko Edgar. Nie domyślili się. Z wyjątkiem tego chłopa Sorena. Co to za jeden? Znasz go? Kobieta skuliła się jeszcze bardziej na krzesełku i pokiwała delikatnie głową. No dobrze. A jak to się stało, że cię rozpoznał? Dopytał wiedźmin. On przyszedł wczoraj, późnym wieczorem, do mojej chaty. Był pijany. Nie wiem, po co przyszedł, ale gdy wlazł do środka, nie miałam na twarzy już maski. Rozpoznał mnie i zażądał opłaty za milczenie. Jakiej opłaty? Dopytał Leif. Kobieta chwilę milczała, próbując dobrać słowa, po czym podniosła oczy i patrząc wprost w czarne oczy wiedźmina powiedziała. Miałam być jego kurwą. Wysyczała, rozgoryczona. Rozumiem, że odmówiłaś. Odpowiedział beznamiętnie wiedźmin. Znasz go? Poznaliście się wcześniej? Tak. Ja też go rozpoznałam. I zagroziłam, że wydam go władzom. Może opowiem o tym, jak razem z innymi wojskowymi napadł na moją rodzinę. Tylko dlatego, że moja matka była elfką. Ją torturowali, a później zabili. Ojca jako zdrajcę rasy powiesili, a mi zrobili to, co zrobili. Głos dziewczyny zadrżał, a po policzkach spłynęły łzy. Wystarczy. Nie musisz mówić więcej. Wiem, jak to wygląda, powiedział wiedźmin. Ten cały Soren dawno tu przybył? Zapytał karczmarza. No, będzie ze 3 miesiące, jak zajął posadę łowczego. Wydawał się być dobry z niego chłop, ale pije dużo i ludzi podburza na obcych. A to nie służy interesom, jak kupcy boją się u nas nocować. A i on, jak popije, potworne rzeczy z przeszłości opowiada. I ludzi przeciwko sobie napuszcza. Tak na moje oko więcej z nim problemu niż pożytku. Zamyślił się wiedźmin.
Cóż, we wsi leczyć już nie będziesz i zostać nie możesz, bo prędzej czy później znajdą powód, by cię spalić, powiedział patrząc na dziewczynę. Ta smutno spuściła wzrok i biła go w podłogę. No ale zrób chociaż coś, panie Wiedźmin, żeby puścili ją żywą. Nikomu nie zawiniła. Dopóki nie wiedzieli, kim jest, to ufali jej. A ona nikogo nie skrzywdziła we wsi, pomaga nam. No jak to bez zielarki żyć? Nie posłuchają ani mnie, ani ciebie. Oszukaliście ich. To teraz trzeba sobie poradzić z sytuacją. Muszę wyjść. Otworzysz tylko i wyłącznie mi. Zapukam 6 razy. Jasne? To upewnił się Leif. Dobrze. Odpowiedział karczmarz. Minęły ponad 3 godziny, od kiedy Wiedźmin opuścił karczmę. Ściemniło się. Zgodnie z ustaleniami nadszedł czas, by dokonać decyzji w sprawie elfiej zielarki. Z zamyślenia wyrwały karczmarza okrzyki dochodzące z zewnątrz. Spalić wiedźmę! Na stos! Przekrzykiwali się wieśniacy. Jakiś czas później jego nozdrza doszedł smród palonej skóry i radosne okrzyki tłumu. Zaniepokojony i zdziwiony popatrzył na półelfkę. 6 rytmicznych uderzeń w drzwi do kuchni prawie nie sprawiło, że krzyknął. Otworzył jednak szybko drzwi Leifowi. Ten, niewiele myśląc, uderzył dziewczynę w potylicę tak mocno, że ta zemdlała. Bierzemy ją i na mojego konia, zarządził Wiedźmin. Ale jak to? Gdzie ją zabierasz? Zapytał zdezorientowany karczmarz, patrząc na łunę czerwieni bijącą z zachad. Będzie u kapłanek Melitele, 2 dni drogi stąd. A co tam się dzieje? Zapytał, wskazując głową w stronę, gdzie ustawiono stos. Cóż, tłum domagał się krwi potwora, to go dostał. A do wora z wiedźmą nikt nie zagląda, odpowiedział beznamiętnie Leif. Obiecałeś mi 40 sztuk srebra za uratowanie dziewczyny, przypomniał. Tak, odpowiedział Edgar, po czym wszedł do karczmy i wyszedł z niej, niosąc sakiewkę. Dziękuję, powiedział, pomagając upchnąć nieprzytomną dziewczynę na grzbiecie konia i przykrywając ją derką. Chociaż, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że zostanie tu. Rzadko dostajemy to, co chcemy. Skwitował Wiedźmin, po czym spiął konia i pognał w mrok. Koniec. Czytała Joanna Szatecka.